Na nartach można biegać samemu, z rodziną lub w grupie. Nieważny jest wiek, liczy się chęć. Najlepszym miejscem do uprawiania tego sportu są Jakuszyce, gdzie udostępniono kilkadziesiąt kilometrów tras biegowych. W tej chwili zbliżamy się do 50 km tras, no ale chcemy udostępnić tę całość, czyli ponad 60 km tras, żeby była w ciągu tygodnia przygotowana i żeby można było po wszystkich trasach u nas biegać. No, praktycznie non-stop już będą się odbywały zawody. Musimy to pogodzić, tak żeby jedni nie przeszkadzali drugim, ale przy tak dużej ilości tras nie powinno być z tym kłopotu, że jedni sobie będą biegać sportowo, inni turystycznie i pobiegają jedni i drudzy. Na wierzchołku odepnij sobie na zejść przez tory i tam... Dobrze są trasy przygotowane? Fantastycznie. Tu nigdy nie ma problemów. Są rewelacyjne trasy w Jakuszycach. Jestem czwartym człowiekiem w Polsce, który dookoła świata przebiegł na nartach z organizacji World Lopet, czyli 11 biegów europejskich z tej serii. Kanada, USA, Japonia, Australia. Biegamy od plus 10 stopni niekiedy do minus 20. 7 biegłem w Stanach, 25 na König Ludwik, także nie ma żadnego problemu, organizm zahartowany wszystko zniesie. Czy na przestrzeni lat tych ludzi jest coraz więcej, którzy biegają na nartach? Tak. I to zauważalne jest, bo w tej chwili, mimo że tu jest centrum takie biegowe w Polsce, nawet w Europie można powiedzieć, to bardzo dużo właśnie jest w tej chwili uczestników, którzy chcą się nauczyć i są ci, którzy już biegają i ci, którzy są zawodnikami. Tu przyjeżdżają właśnie po to, żeby łapać formę. Państwo krupczyńscy przyjechali do Szklarskiej Poręby z Warszawy głównie po to, aby pobiegać na nartach. Jedziemy na Orle, zobaczymy, czy małej się spodoba. Mała Basia, na razie chyba okej, ale zaraz zobaczymy. Podobno szybko dzieci usypiają w tym, także powinno być łatwo. A już państwo biegali w trójkę? Albo czy pan już ciągnął córkę za sobą? W trójkę biegaliśmy, jak żona była w ciąży. Jeszcze nie ciągnąłem, teraz biegamy w czwórkę. Dlaczego warto zainwestować w biegówki? Bo to najlepszy sport dla organizmu człowieka, po pływaniu, moim zdaniem, naprawdę. Uruchamia wszystkie partie mięśni, górne, dolne, płuca. Polana Jakuszycka to najlepsze miejsce dla amatorów i zawodowców. W najbliższą sobotę odbędą się zawody z cyklu Enervid Classic 5, 10, 15, a już za 10 dni bieg jedynie dla pań.